Jestem bardzo wymagającym konsumentem, jestem wymagającym słuchaczem, ale jestem też wymagającym wobec siebie mówcą. Zatem gwarantuję Wam, że za każdym razem w moim podcaście Paliwo z roślin otrzymacie najwyższej jakości paliwo. Witam serdecznie, z tej strony Sylwia Maksym, witam Cię w podcaście Paliwo z roślin. To już 65. odcinek tego podcastu i drugi w 2022 roku. Myśląc o wysokiej jakości paliwa, wysokiej jakości wiedzy, jak najbardziej gwarantuję Wam, że w tym odcinku również taką otrzymacie. Jest to wysokooktanowe paliwo roślinne jak najwyższej jakości, które otrzymacie z rąk i ust Bartka Pomorskiego, dzisiejszego gościa mojego odcinka, roślinnego odcinka, w którym to odpowiemy sobie na pytanie, czy dieta roślinna jest dla wszystkich, czy być może istnieją jakieś przeciwwskazania do prowadzenia diety roślinnej, tutaj szeroko rozumianej, zarówno jak i fleksitariańskiej, czyli mającej na celu ograniczenie ilości spożywanego mięsa, także produktów odzwierzęcych, a także na dietach wegańskich i wegetariańskich. Zatem rozgośćcie się, czujcie się miło, swobodnie i przede wszystkim zatankujcie to wysokooktanowe, najlepszej jakości roślinne paliwo. Zapraszam do odsłuchania dzisiejszego odcinka. Cześć Bartek! Cześć Sylwio! Jestem przekonana, że moim odbiorcom, moim słuchaczom nie trzeba Ciebie przedstawiać, ale dzisiaj mówimy o roślinnych sprawach, więc najpierw przedstaw się, powiedz, kim jesteś, co robisz, a ja już potem poprowadzę dalej rozmowę. Najtrudniejsza część każdej rozmowy, czyli autoprezentacja. Tak, ja nazywam się Bartek i jestem szkoleniowcem w dietetyce nienażartych, w ekipie nienażartych. No i w sumie każda okazja jest dobra, żeby spotkać się z Sylwą i porozmawiać na tematy dietetyczne, ale dzisiaj okazja jest wyjątkowa, bo właśnie wypuściliśmy szkolenie dotyczące diet roślinnych, kompleksowy kurs, gdzie zmierzyliśmy się z wieloma mitami, zrobiliśmy research tego, w jakich przypadkach dieta roślinna idealnie się sprawdzi, a w których trzeba być bardzo ostrożnym i na pewno wsparcie dietetyczne się przyda. No i co więcej... No właśnie, wiem, autoprezentacja jest najtrudniejsza. Racja, wszyscy mamy ten sam problem, zawsze. Ale Bartku, powiedz tak, bo wcześniej już realizowałeś kilka kursów dotyczących i dietetyki sportowej i samej dietetyki ogólnej, ale powiedz, skąd teraz pomysł na kurs o dietach roślinnych, o wegańskich, wegetariańskich? Czy to jest z racji na popularność takich diet, czy może z racji na większą ilość problemów waszych podopiecznych, czy może sami zauważyliście taką potrzebę na rynku? Skąd ten pomysł? Wiesz co, przyczyn jest kilka. Jedno to jest oczywiście zwiększony popyt na ten temat, no bo trudno nie zauważyć, że coraz więcej osób, może nawet nie tyle, co się decyduje na dietę typowo roślinną, bo może to też by było powiedzenie trochę na wyrost, w sensie zbyt ochoczy pogląd na fakty, ale faktycznie duża część Polaków ogranicza spożycie mięsa, a już jest to wystarczająca rzecz, która implikuje to, że na przykład wypadałoby suplementować witaminę B12. No i faktycznie widzimy też zdecydowany wzrost pacjentów, którzy pojawiają się u nas pod opieką, którzy przestrzegają diety roślinnej, ale właśnie w bardzo różnym wydaniu. Czasami to nie jest taka typowa dieta wegańska, tylko jest na przykład mniej mięsa albo właśnie pod wpływem tych przyczyn bardziej ekologicznych, chcą coś pozytywnego zrobić dla klimatu, no i decydują się właśnie na taki bardziej model fleksji wegetariański, ale faktycznie jest coraz więcej osób, które pojawiają się w gabinecie i to nie tylko u nas, tylko po prostu też u innych dietetyków, no dlatego też tak jakby to był jeden z głównych powodów, dlaczego taki, a nie inny temat, a też nie ukrywam, że sam w dużym stopniu jem roślinnie. Mięso się pojawia, ale to chyba głównie ze względu na dzieci, bo w sensie żona często gdzieś tam mięsnego coś przygotowuje, a chyba bardziej od klimatu boli mnie wyrzucanie jedzenia, że dzieci mają te przypadki, że często nie zajadają, to siłą rzeczy i u mnie się to mięso w diecie pojawia, ale głównie jest, jeżeli już jest jakiś produkt zwierzęcy, to jest to nabiał, jaja bardzo sporadycznie, okazjonalnie, no i mięso to jest bardziej dojadanie. I to też wynikało trochę po trochu z tego, że sam lubię dietę roślinną i tak jakby nie bez powodu używam słowa lubię, bo faktycznie mi smakuje czasami zdecydowanie bardziej niż ta wcześniejsza dieta wszystkożerców.
Muszę Cię zapytać o Twoje ulubione danie, bo ja powiem Ci, kiedyś marzyłam, jeszcze tak 2 lata temu marzyłam o tym, żeby w końcu z mężczyzną porozmawiać o diecie roślinnej, bo zazwyczaj było tak, a dieta roślinna, no to dobrze, to zazwyczaj kobiety na nią przychodzą, bo gdzie mężczyzna, zawsze kojarzony jednak z tym białkiem zwierzęcym, kawał mięcha na talerzu musi się znaleźć, gdzie ja będę mogła z nim porozmawiać o roślinach. I pamiętam, jak nagrywałam, chyba już tak z 1,5 roku temu, może niecałe 2 lata temu, podcast z Arkiem Matrasem, dotyczącym też diet roślinnych i wpływie w ogóle samej diety roślinnej na środowisko. Jak mu opowiadałam o mojej przepysznej kanapce z wędzonym tofu, sałatą rzymską, pomidorem i tak dalej, i zapytałam go o jego ulubione danie. Dlatego ja muszę teraz poznać twoje. Co najbardziej lubisz z kuchni roślinnej? Co tworzysz? Wiesz co, ja najbardziej lubię soczewicę. W sensie w różnym wydaniu. Uwielbiam kotlety z soczewicy, uwielbiam soczewicę sobie zrobić z curry, z mleczkiem kokosowym. W sumie tofu też chyba najczęściej nawet może z produktów roślinnych jadam. No i najczęściej w sumie wędzone tofu, ale jakieś nie są specjalne popisy kulinarne dla mnie, jeżeli już jest tofu wędzone, podsmażone albo opieczone, to i tak jest mega, mega pyszne. Lubię też sobie czasami obtoczyć w skrobi kukurydzianej, oczywiście się tam przypiec. To w sumie w takiej chrupiącej wersji to lubię. Co jeszcze tak bardzo przypadam za dietą roślinną? Falafele w sumie nawet często sobie robię. Hummus zdarza mi się też często jeść. Chyba nie mam takiego, wiesz co, innego ulubionego. Najbardziej lubię po prostu soczewicę i w sumie też hummus często wchodzi gdzieś mi tam do dietki z pieczywkiem. Ale zobacz, prócz Twoich ulubionych smaków, też tak naprawdę od razu wyciągnęłam od Ciebie informacje takie, że osoba, która dużo pracuje, dużo czyta, cały czas się edukuje, jeszcze ma 2 dzieci, potrafi znaleźć czas na to, żeby gotować roślinnie. A zazwyczaj niestety wokół diety roślinnej panuje takie przekonanie i taki stereotyp: o nie, to jest na pewno bardzo czasochłonne, bardzo wymagające, wymagające kombinacji, szukania smaków, doprawiania. A Ty podałeś takie przykłady dań Twoich ulubionych, które naprawdę są proste w wykonaniu i nie zajmują dużej ilości czasu. Powiedz, pamiętasz, jak przechodziłeś na, no nie mogę powiedzieć stricte na dietę roślinną, ale jak ograniczałeś ilość spożywanego mięsa, to czy miałeś najpierw problem z tym, jak przygotowywać dania? Były one na początku bardziej czasochłonne, a potem już się stały taką normalnością, czy nie miałeś takiego problemu na początku? Wiesz co, trudno jednoznacznie odpowiedzieć, bo chciałbym powiedzieć, że dieta roślinna jest prosta i banalna, ale to zależy, jak się do niej podejdzie. Jeżeli sobie strączki będziemy jedli z puszki, no to masz rację, to wtedy nie jest wymagające. Ale jeżeli chcemy już sobie, nie wiem, tą dzieciorkę namoczyć, ugotować, no to nie powiedziałbym, że ta dieta roślinna jest taka mega prosta i szybka, bo jednak trzeba sobie ten czas zarezerwować. Natomiast no, chyba w związku też trochę z pandemią, to o tyle to ułatwiło i w ogóle mnie to też o tyle ułatwiło, że już od dłuższego czasu pracuję po prostu w domu. Tak? I dla mnie to jest żaden problem, żeby sobie gdzieś to wcześniej podejść do kuchni i coś zrobić. Natomiast jestem sobie w stanie wyobrazić dla osoby, która ma w sumie nawet tą samą ilość obowiązków, ale musi ugodzić z pracą, nie wiem, odbieraniem dzieci, gdzieś dojazdem do przedszkola i tak dalej, że to może być odrobinę kłopotliwe. Natomiast no, z drugiej strony dla mnie dużą zaletą diety roślinnej jest to, że strączki mogę mieć zawsze w szafce, w puszce czy nawet w postaci suchej. Natomiast z tym mięsem czy z produktami nabiałowymi już tak kolorowo nie jest. Oczywiście je można zamrozić, no ale później też trzeba je rozmrozić. Także też jest jakieś tam zamieszanie, może nie jakieś duże. Dlatego dla mnie to jest duża zaleta, że mogę mieć całkiem spore zapasy w lodówce, znaczy w lodówce generalnie, w szafce i tak dalej. I nie ma konieczności tego, żeby na bieżąco coś dokupować, tak? Mleko, napój sojowy też sobie może spokojnie stać. W sensie mleko UHT zresztą też, ale no, w sensie tak jakby tu jest równorzędna pozycja akurat w przypadku napoju sojowego i mleka krowiego. Także wiesz co, dla mnie mimo wszystko muszę jednak przyznać, że dieta roślinna jest może odrobinę bardziej wymagająca pod względem organizacji, ale wraz z czasem to jest coraz. To jest jak nawyk, tak? Zresztą akurat mam pana barierę żywieniowe, które są bardziej wymagające, bo od jakiegoś czasu piekę sam chleb. Także biorąc pod uwagę to, że dokarmiony zakwas stoi sobie 12 godzin, później zaczyn stoi 12 godzin, później po wyrobieniu jeszcze ciasta to też sobie leży w koszykach łącznie jakieś 5 godzin, to przygotowanie strączków pewnie wydaje się to takim wymagającym wyzwaniem. Bartek, to teraz mnie zaskoczyłeś, czyli jeszcze w przyszłości czekamy na piekarnię dietetyki nie na żarty. Niewykluczone. Ale Rewelacja. mogę się pochwalić i w sumie też zachęcić niektóre osoby do takich rzeczy, które warto w domu według mnie robić. Może akurat pieczenie chleba niekoniecznie, chociaż uważam, że pod względem smaku bije na głowę te takie powiedzmy marketowe pieczywo. Chociaż taki kupiony z jakiejś piekarni chleb
też jest niczemu sobie, ale dla mnie na przykład kombucha jest świetnym odkryciem. Już nie wiem, którą partię robię, ale na pewno entą. I dla mnie to jest po prostu napój, który bije na głowę wszystko to, co jest dostępne do picia, włącznie z piwkiem zero. A pod względem ceny, no, kombucha w sklepie, kombucha, jakby ktoś nie wiedział, to jest fermentowana herbata, później ewentualnie z jakimiś dodatkami owocowymi. Kosztuje około co najmniej 10 zł za butelkę, natomiast samo przygotowanie jest banalne i tanie, no bo tak naprawdę wystarczy zaparzyć herbatę, dodać cukru. No i jedynym kosztem jest tak naprawdę grzybek herbaciany, który musimy sobie zamówić albo od kogoś znajomego pożyczyć i nigdy nie oddać, chyba że później wyhodujemy kolejny. No naprawdę, sam proces może jest też trochę długotrwały, bo trwa co najmniej 7-10 dni, włącznie z drugą fermentacją, ale napój, który z tego wychodzi, jest po prostu bombowy. Kefir też robię w sumie sam. No jakoś ja się ostatnio zacząłem, chyba to służy mi praca w domu, zamiast naprawdę dużo rzeczy gdzieś tam w międzyczasie w kuchni sobie robię. Trochę ze względu na oszczędności, a też trochę ze względu na to, że mniej marnuję żywności też. Takie jest moje zdanie w takiej sytuacji, kiedy sam gotuję. Rewelacja. Wiesz co, bardzo mi się podoba, że łamiesz stereotypy, te, które są tak naprawdę niepodparte niczym, ale gdzieś tam zawsze krążą, że okej, okay, mężczyzna nie je mięsa, musi jeść duże ilości mięsa. Mężczyzna w kuchni sobie nie radzi, zawsze czeka na kobietę, kobieta przygotowuje wszystkie możliwe dania, jeszcze robi, wiesz, wyprawkę do pracy, niezależnie od tego, gdzie mężczyzna pracuje, czy z domu, czy z biura, czy z jakiegokolwiek innego miejsca. Jeszcze pieczesz chleb, robisz kombuczę i ja cię kręcę. Rewelacja, więc pozostając w tej tematyce łamania stereotypów, powiedz proszę, bo cały czas mówimy o tym, mówię im, i wy jako dietetyka nie na żarty, i ty, i Arek, i wielu innych dietetyków, i ja również, cały czas mówimy o tym, że dieta roślinna jest dla wszystkich osób, że ona jest doskonałym rozwiązaniem, niezależnie od stanu fizjologicznego, od wieku, nawet od uprawianego sportu, niezależnie czy jest to sportowiec, zawodowiec, czy amator, że w każdym aspekcie ta dieta roślinna jest naprawdę świetnym rozwiązaniem, pomaga zdrowiu, jest bardzo pomocna dla środowiska, dla planety, ale czy są sytuacje, kiedy byś zdecydowanie dietę roślinną komuś odradzał? Pytam tutaj w kontekście występujących dolegliwości, chorób, nie wiem, może nawet przyzwyczajeń, dostępności produktów. Bardzo ogólnie, ale czy właśnie widzisz takie sytuacje, kiedy dieta roślinna może okazać się złym rozwiązaniem? Wiesz co, tak, na pewno są takie sytuacje, natomiast w sumie, żebym mógł odpowiedzieć na to pytanie, to tak sobie dosłownie szybko zdefiniuję, czym dla mnie jest dieta roślinna, bo pod pojęciem dieta roślinna tak naprawdę chowa się mnóstwo modeli żywieniowych, w których wykluczamy, ale w bardzo różnym stopniu produkty odzwierzęce. I na jednym spektrum skrajności jest oczywiście dieta wegańska, albo jeszcze uciekając dalej, dieta witariańska. Natomiast na drugim biegunie, cały czas trzymając się diety roślinnej, no to będzie po prostu dieta fleksitariańska, albo po prostu dieta, gdzie przeważają produkty roślinne, ale te produkty mięsne cały czas, mięsne czy odzwierzęce się pojawiają. I w przypadku diety fleksitariańskiej uważam, że to jest model żywieniowy, który z powodzeniem można stosować u wszystkich osób i raczej trudno znaleźć takie przykłady, przypadki, gdzie tej diety byśmy nie polecili, chociaż faktycznie wykluczając albo znacząco ograniczając spożycie mięsa, cały czas musimy pamiętać o tym, że alternatywne źródła witaminy B12 są bardzo znikome. Oczywiście w produktach nabiałowych występuje witamina B12, ale w przeciwieństwie do krajów chociażby, nie wiem, skandynawskich, jeżeli się teraz nie mylę, tam mleko jest, czy generalnie krowy są takie jakby, pasze krów są wzbogacane w witaminę B12, w Polsce raczej w niewielkim stopniu, w sensie nie jest to standard i zwyczaj, dlatego też ta dostępność witaminy B12 w produktach mlecznych w Polsce jest zdecydowanie mniejsza. W jajach co prawda witamina B12 występuje, ale jej biodostępność jest zdecydowanie ograniczona w porównaniu do produktów odzwierzęcych czy nabiałowych, także pozostają nam ewentualnie produkty fortyfikowane typu napoje czy generalnie produkty alternatywne produktów odzwierzęcych, gdzie też ta witamina B12 występuje. Także to jest jedynie to zastrzeżenie. No i moglibyśmy sobie podyskutować chwilę o kwasach omega-3, czy nawet na takiej diecie fleksitariańskiej, jeżeli nie ma ryb, ale to też dotyczy w sumie wszystkożerców, którzy nie jedzą ryb. Jeżeli ich nie dostarczają, to i w jednym i w drugim przypadku ta suplementacja kwasu DHA szczególnie byłaby wskazana. Ale tak, sięgając na to spektrum skrajności, w sensie ograniczanie produktów zwierzęcych, to tutaj jest zdecydowanie więcej korzyści niż potencjalnych zagrożeń dla większości osób.
No, moglibyśmy się zastanawiać trochę nad osobami starszymi. Mówiąc starszymi, mam na myśli gdzieś osoby, nie wiem, powyżej 70 roku życia, gdzie pod względem właściwości anabolicznych to te produkty odzwierzęce będą nieco korzystniejsze, bo w mniejszej objętości jesteśmy w stanie dostarczyć więcej aminokwasów egzogennych, które będą skutecznie tak jakby nasilały te mięśnie do przebudowy. A wiemy, że u osób starszych jest często problem z tym, żeby dostarczać raz odpowiedniej ilości białka ogółem, a druga sprawa, żeby to było białko odpowiedniej jakości. I pewnie znaleźlibyśmy też przypadki kliniczne, jak chociażby, nie wiem, pacjenci leczeni onkologicznie, gdzie tam każdy gram aminokwasów też może być na wagę złota. Chociaż trzeba też pamiętać o tym komforcie psychicznym. No, trudno zmusić takiego pacjenta do jedzenia produktów odzwierzęcych, jeżeli on by był zwolennikiem diety roślinnej. Trzeba po prostu gdzieś zawsze szukać kompromisu. No ale to już uciekamy się w takie specyficzne jakieś scenariusze i jak ktoś chce, to zawsze znajdzie jakieś ale. No i to dotyczy każdego tematu i każdego wątku. W drugą stronę też mógłbym zacząć sobie żonglować argumentami przeciw diecie wszystkożerców, ale to nie o to chodzi. Natomiast w przypadku już diety wegańskiej, gdzie całkowicie wykluczylibyśmy produkty odzwierzęce, no to uważam, inaczej, według stanowisk naukowych, nie wiem, chociażby American Diet Association, oczywiście ta dieta roślinna jest odpowiednia na każdym etapie życia, tylko tu jest słowo klucz. O ile dieta roślinna jest dobrze zbilansowana. Problem jest taki, że jeżeli spojrzymy na badania przekrojowe, w których monitorujemy dokładnie, jakie jest stężenie różnych składników odżywczych we krwi, czy nawet jeżeli monitorujemy sobie dzienniki żywienia, a właściwie kwestionariusze częstotliwości spożycia, to bardzo często ta dieta roślinna jest niedoborowa. W zależności od tego, jakiej populacji mówimy, o których badań spojrzymy, ta ilość składników odżywczych jest różna i tak jakby to też intensywność tych potencjalnych niedoborów też jest bardzo różna, ale jeżeli chodzi o witaminę B12, czasami wap, czasami jod, selen, no i nawet kwas omega-3, no i tutaj już w sumie miałem chyba 5, jeżeli się nie mylę. Także to trudno powiedzieć, żeby dieta wegańska, randomowa, czyli taki model żywieniowy, gdzie ktoś nie przykłada aktywnej uwagi do tego, co je, ile je i co suplementuje, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten model żywieniowy będzie niedoborowy. I to już niezależnie od tego, o kim mówimy. Natomiast oczywiście będą grupy osób, jak chociażby kobiety w ciąży, czy kobiety w okresie laktacji karmiące piersią, czy też dzieci w okresie wzrostu i rozwoju, czy też sportowcy. No, to są, myślę, takie trzy grupy, które są najbardziej narażone na te potencjalne deficyty związane z dietą roślinną. Także nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Zależy od tego, jak bardzo ten suwak z dietą roślinną przesuniemy w skrajność, no i zależy od tego, w jakim kontekście będziemy rozmawiali o tej diecie roślinnej. A tak z praktycznego punktu widzenia, jak rozpoczynasz współpracę z podopiecznym, który już prowadzi dietę, załóżmy wegańską, bo teraz przejdziemy na ten taki skrajny biegun, jakie widzisz rzeczywiście największe problemy z dobieraniem składników bądź błędy, które występują w tym tak zwanym dzienniczku żywienia, bądź jak pacjent sam opowiada tobie, w jaki sposób przygotowuje dane posiłki, czy co suplementuje? Brakuje tej podstawowej suplementacji, brakuje wiedzy związanej z tym, że ta suplementacja powinna występować, czy są to po prostu takie bardzo podstawowe błędy, które da się bardzo szybko wyeliminować? Przepraszam bardzo. Wiesz, to bardzo, bardzo różnie z tym bywa. W sensie chyba nie ma jakiegoś takiego jednego wzoru schematu. Zdarza się mimo wszystko dalej, że osoby nawet nie suplementują witaminy B12, chociaż to już raczej, jeżeli ktoś się już zgłasza do dietetyka, no to bardzo często jakąś tam świadomość ma. Właśnie to jest też ten problem, że często do dietetyka zgłaszają się osoby, które i tak już mają jakieś pojęcie o żywieniu i często te problemy nie są aż tak duże, ale jest ogromna taka szara strefa, tak to sobie nazwijmy, osób, które na dietę roślinną, dietę wegańską przychodzą z własnej inicjatywy, nie konsultując tego z nikim. I tak, to właśnie te osoby tak jakby są najbardziej narażone na potencjalne niedobory, bo jeżeli ktoś przychodzi do dietetyka, to my tak czy inaczej się z tymi problemami uporamy i to w bardzo krótkim czasie, no, chyba że ktoś ma jakieś głębsze deficyty. Ale to są raczej osoby już świadome, no bo z reguły takie osoby mają wyższe wykształcenie, są lepiej wyedukowane, też są bardziej oczytane. Także wiesz co, tam bardziej są takie problemy techniczne, że ktoś sobie nie jest w stanie poradzić, nie wiem, na wyjazdach, albo je bardzo monotonnie, albo po prostu, to też jest bardzo częsty problem, nie ma kwasów omega-3, ale to nie są aż takie bardzo kardynalne błędy. Zresztą też, nawet w kontekście kwasów omega-3,
Jeżeli spojrzymy sobie na prace przeglądowe, to my wiemy na przykład, że osoby na diecie wegańskiej mają zdecydowanie niższy wskaźnik indeksu omega-3. Indeks omega-3 to jest proporcjonalna zawartość kwasów EPA i DHA w stosunku do pozostałych 26 kwasów tłuszczowych w błonie erytrocyta. No, erytrocyt ma okres półtrwania około 120 dni, czyli mówi nam o takim długoterminowym wysyceniu organizmu tymi kwasami tłuszczowymi. No i ten indeks omega-3 często wynosi 3,5%, 4%, a ten pożądana wartość to jest około 8%. U wszystkożerców wynosi około 5%, czasami 6%. Ostatnio Arek też sobie zrobił badania właśnie przy okazji naszego kursu, akurat miał 10%, ale też właśnie ostatnio dyskutowaliśmy, że dzięki aktywnemu tak jakby podejściu do tego tematu, czyli on raz, że je około 300 gramów tłustych ryb morskich, głównie łososia tygodniowo, i bardzo często uzupełnia to regularnie suplementacją tranem. Tylko, że tu mamy tak jakby dwie skrajności, tak? Z jednej strony możemy mieć osobę na diecie wegańskiej, która ma bardzo niski wskaźnik indeksu omega-3, a z drugiej kogoś bardzo świadomego, który poza tym, że suplementuje kwas omega-3, to też dba o inne elementy diety o charakterze prozdrowotnym. Także to też w sumie nie jest jakiś taki idealny przykład. No i gdzieś po środku mamy właśnie tych wszystkożerców. No i zależy, kogo do kogo porównamy. Tak? I często jest tak, że aż tak dużej różnicy pomiędzy wszystkożercami a osobami na diecie wegańskiej nie ma, ale już jeżeli porównamy sobie osoby, które aktywnie dbają o swoją dietę, a często weganie się do tej grupy zaliczają, ale też osoby wszystkożerne, no to osoby wszystkożerne będą w lepszej sytuacji, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie organizmu kwasami omega-3. A jakie to będzie miało przełożenie na takie jakby punkty końcowe kliniczne? Trudno powiedzieć. W sensie na przykład lepsze funkcje poznawcze, czy generalnie mniejsze ryzyko chorób o podłożu mentalnym, czyli mniejsze ryzyko depresji. Potencjalnie mogą być też mniejsze ryzyko chorób układu krążenia, tylko że często w badaniach tego nie wykazujemy, nie jest wykazane, chociażby z tego względu, że na diecie roślinnej mamy inne czynniki potencjalnie protekcyjne. Tak? Duża ilość błonnika, mała ilość kwasów tłuszczowych nasyconych, znikoma albo w ogóle nie ma kwasów tłuszczowych nasyconych o konfiguracji trans, nie ma karnityny, która może być przekształt właściwie karnityny i choliny, akurat w przypadku choliny to może być i dobre i złe, ale generalnie to są substancje, które służą dla naszych bakterii, są substratem do przekształcania w tlenek trimetyloaminy, a generalnie to jest substancja, która może mieć działanie negatywne, jeżeli chodzi o nabłonek układu krwionośnego i sprzyjać tak jakby procesom, no, generalnie chorobom układu krążenia. Także to nie jest takie, nie da się tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Przede wszystkim zależy od tego, do kogo porównamy wegan. Jeżeli takiego do przeciętnego Kowalskiego, to bardzo często ta dieta, pomimo tego, że jest względnie niedoborowa, bo może być niedoborowa, to i tak jest szereg innych czynników protekcyjnych, które i tak będą korzystnie wpływały na zdrowie. Czyli z jednej strony możemy patrzeć w takiej bardzo mikroskali, na przykład, że czegoś komuś w diecie brakuje, owszem, ale jeżeli spojrzymy sobie w skali nieco większej, w skali makro, to są inne składniki prozdrowotne, są białka roślinne, jest sporo błonnika, jest dużo fitozwiązków w tej diecie, jest dużo warzyw i owoców, no i tak ten efekt zdrowotny będzie lepszy niż u przeciętnego Kowalskiego, ale to nie oznacza, że to będzie ten optymalne, tak jakby zbilansowanie diety. W sensie, że da się z tego wyciągnąć jeszcze więcej. Także duże ma znaczenie, do kogo sobie to porównujemy, i to samo ma zastosowanie w badaniach, tak? No i to samo też ma tak jakby ten sam mechanizm działa tak jakby u nas wśród podopiecznych. Że w zależności od do kogo porównamy sobie tego naszego weganina, który przychodzi do nas, chce z nami współpracować, czy porównamy go do równie tak jakby zmotywowanej osoby, która kuma dietetykę, no to wtedy często ta dieta roślinna wypada nieco gorzej. Tak, bo może brakować wapnia, może brakować kwasów omega-3. Z jodem nigdy nie wiemy, no bo teoretycznie nasz sól w Polsce jest jodowana, ale znowu, jeżeli ktoś wyklucza produkty odzwierzęce, to znowu tego jodu może być za mało. I zresztą my też zwyczajowo tego nie zlecamy badań, także my też do końca nie wiemy, czy ktoś ma te deficyty, czy nie. Samo to dotyczy cynku, często, czy też żelaza. W sensie, że często osoby dostarczają razem z dietą potencjalnie tyle samo, na diecie roślinnej, tyle samo, a nawet więcej tych pierwiastków, na przykład żelaza czy też cynku, ale z drugiej strony na diecie roślinnej
Głównie dostarczamy żelazo niechemowe, którego biodostępność jest zdecydowanie mniejsza. Mogą być substancje antyodżywcze, które hamują wchłanianie tego żelaza niechemowego. To samo z cynkiem może występować, w sensie dużo substancji antyodżywczych, głównie kwasu fitynowego, możemy dostarczać za dużo i tym samym hamować biodostępność tego cynku. Czyli tak jakby zaopatrzenie organizmu będzie już mniejsze, ale my tego nie wiemy, bo my też rutynowo u nas w ekipie tych badań nie robimy. Nie są jakieś drogie, jeżeli chodzi na przykład o monitorowanie stężenia cynku w osoczu. Nie chcę teraz strzelać, no ale powiedzmy, że to na pewno nie jest koszt większy niż 50 zł, coś w tych granicach. Natomiast jeżeli my sobie tak jakby pozbieramy do kubki te wszystkie parametry, włącznie nie wiem, z witaminą B12, która jest najważniejsza, włącznie z żelazem, z ferrytyną, no to nagle robią nam się kwoty rzędu 300, 400, 500, a nawet 600 zł. A często jest tak, że nasze podejście żywieniowe, rozwiązania dietetyczne się kompletnie nie różnią. W sensie my i tak zaproponujemy tą optymalną dietę, my i tak zaproponujemy suplementację. Ryzyko jest ewentualnie takie, że ktoś będzie miał niedobory i ta sugerowana na przykład przez nas dawka suplementacji będzie po prostu zbyt niska i to wyrównywanie niedoborów potrwa zdecydowanie dłużej niż wyniosło, bo gdybyśmy wiedzieli z jakiego punktu startujemy. Ale długa odpowiedź. Ale bardzo dobrze, bo wiesz co, już wyczerpująca masę innych pytań, które i tak z tyłu miałam w głowie, jednakże żeby tak bardziej jeszcze sprecyzować to pytanie, o które mi chodziło na samym początku, to wyobraźmy sobie sylwetkę takiej osoby, która już jest świadoma, jest oczytana, wnikliwie studiuje wiele badań, dochodzi do waszych również artykułów, może już się posiłkować jakimiś dietami, nawet takimi dietami, które gdzieś można dostać za darmo w internecie i wie, że dobrze komponuje swoją dietę. Już zajmuje się tą podstawową suplementacją, ale na przykład zgłasza się do dietetyka z takim wiecznym problemem wzdęć, bardzo często pojawiających się zaparć, bądź też biegunek, czuje, że pojawia się zgaga, refluks, czyli w momencie, od momentu zaprzestania na przykład spożywania mięsa, nabiału jaj, a przejścia stricte na dietę wegańską, czuje, że w cudzysłowie źle trawi strączki. Co w tym momencie? Jak z takimi osobami sobie radzi? Jak te osoby, nie pytam tutaj w kontekście samej pracy dietetyka, ale jak takie osoby powinny sobie radzić z tym, żeby dopomóc jednak swojemu organizmowi w tym, żeby łatwiej trawił, jak to zazwyczaj pacjenci podopieczni pytają, żeby łatwiej strawić strączki? Co zrobić? Wiesz co, pierwsze według mnie najłatwiejsze rozwiązanie to jest postawić w większym stopniu na produkty, na produkty sojowe. Przynajmniej początkowo, żeby stopniowo wprowadzać sobie te strączki do diety, z tego względu, że tak, są badania w ogóle, w których i badania, i praktyka zresztą też to pokazuje, że z czasem te dolegliwości ustępują. I to po części wynika też z tego, że mikrobiota, która sobie gdzieś tam bytuje w naszym przewodzie pokarmowym, też się adaptuje do większej ilości tych FODMAP-ów, można powiedzieć, bo to są głównie galaktooligosacharydy, które dostarczamy ze strączkami. No i po prostu lepiej sobie to trawimy, nasz przewód pokarmowy i jelita adaptują się do tej trochę zwiększonej objętości gazów, no i wtedy nie odczuwamy tak dotkliwie tej większej ilości strączków w diecie. Czasami trzeba spróbować ograniczyć tą ilość błonnika, no bo jeżeli ktoś nagle, to zależy też o jakiej sytuacji, bo jeżeli mówimy o tej, o której ty wspomniałaś, czyli że ktoś jest przez długi czas na diecie, no to raczej ten problem powinien ustąpić, a jeżeli nie ustępuje, to ja pierwsze swoje myśli zwróciłbym w kierunku tego sposobu przygotowania tych strączków. Z tego względu, że raz ktoś może być po prostu zbyt krótko gotować te strączki i pierwsze co bym zasugerował to lekkie takie przegotowanie tych strączków, żeby z tego wyszła lekko taka większa papka niż twardsze strączki. Na pewno pamiętam, zasugerowałbym to, żeby wylać i przepłukać te strączki, w sensie to od zmoczenia, ale później też z gotowania, żeby obficie to wylać i nawet może przepłukać, z tego względu, że galaktooligosacharydy są rozpuszczalne w wodzie, także to wszystko, co wylejemy, to są galaktooligosacharydy, które najczęściej powodują te dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Przy czym problem jest taki, że one też mają swoje korzyści, tak? W sensie z tego dieta roślinna jest taka dobra, bo właśnie dostarcza dużo tych galaktooligosacharydów, ale jeżeli dostarcza za dużo, no to może się to kłócić z komfortem żołądkowo-jelitowym. Można też spróbować właśnie strączków tych, które nie wymagają tak dokładnej obróbki termicznej, typu nie wiem, soczewica, połówki grochu i tak dalej, gdzie znacznie szybciej możemy je przygotować i też nie ma potrzeby takiego długiego czasu moczenia. Możemy też spróbować na przykład przygotowanie bardziej w formie past niż w takiej
w formie no, nieobrobionej, tak? Czyli pasty roślinne. Zupę na przykład też, krem można sobie było zblendować z jakiejś soczewicy. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Na pewno jeszcze dużo rzeczy chcę powiedzieć, tylko muszę poszukać teraz ten porządku w swoich myślach. Aha, okej, okay, co moglibyśmy jeszcze zrobić? Generalnie są dostępne, chociaż na rynku polskim nie, enzymy trawienne, które mogłyby nam pomóc w trawieniu właśnie galaktooligosacharydów. Nie chcę teraz strzelać ceną, no, są dostępne na Amazonie i na stronie na przykład iherb.com, ale nie chcę teraz strzelać, bo mogę się przestrzelić albo nie dostrzelić. Oczywiście. Ale to jest jedno z rozwiązań czasowych, co prawda, ale żeby na przykład przy tym pierwszym etapie wprowadzania strążków do diety, albo generalnie, żeby zobaczyć, czy problem faktycznie leży w strączkach, no to można było wprowadzić suplementację enzymów, żeby zobaczyć, czy te problemy ustąpią. Może to być jeszcze jakaś dolegliwość typu, nie wiem, zespół Lita nadwrażliwego, też tak się może zdarzyć. Chociaż no, śmiało, pytaj. W grudniu na szkoleniu stacjonarnym właśnie z diet roślinnych wspomniałeś, że osoby, które mają problem ze strawieniem strączków, na pewno łatwiej będą je też przyswajać, jeżeli wykorzystają te strączki, które już są ugotowane i upakowane właśnie czy w puszkę, czy w słoiki. I powiem Ci, że dla mnie to było osobiście bardzo zaskakujące, bo zawsze mi się wydawało, że jednak ta obróbka termiczna w domu, gdzie mamy nad wszystkim kontrolę, czy na pewno było tak długo moczone i czy woda była na przykład z dodatkiem soli, bądź też sody oczyszczonej, co też ułatwia gotowanie i strawienie potem takich strączków, będzie dla nas bardziej przydatne. Jednakże to, że wspomniałeś, że już ugotowane, już wymoczone i w ogóle znajdujące się w samej zalewie strączki, mówię tutaj o wszystkich możliwych, które możemy kupić w puszce czy w słoiku, będą dla takich osób bardziej łatwostrawne. Wiesz co, tutaj muszę się doprecyzować, bo faktycznie dla większości strączków ta zasada ma zastosowanie, w sensie właśnie ze względu z tego, że są puszkowane, to te FODMAPy w trakcie tych obróbki termicznej są rozpuszczalne w tej, po części gdzieś w okresie tak jakby technologicznym, ale później, jeżeli się obficie przepłuczemy te strączki z puszki, to tych FODMAPów będzie mniej. Natomiast jeszcze teraz wydaje mi się, że na przykład dla czarnej fasoli, ale też mogę nie być pewny, bo w sumie tak pierwsze to mi przyszło do głowy, to te różnice nie były tak duże. Czyli rozumiem. Tak jakby są wyjątki od tej reguły, chociaż dla tych popularnych takich strączków to będzie tak jakby ta reguła miała miejsce, że w puszkowanych strączkach będzie mniej tych FODMAPów, ale na pewno też są strączki, gdzie te różnice nie są aż tak pokaźne. Jasne, jasne. Wiesz, też specjalnie tak naprawdę zagaiłam ten temat, gdyż wiele osób nadal się boi puszek. Wiesz, panuje takie przekonanie, nie, to co w puszce to niebezpieczne, złe, na pewno metale ciężkie znajdujące się w tej puszce przenikną do mojego zdrowia i tak naprawdę nic z tego, że tak bardzo dbam o swoje zdrowie i jem roślinie, jak dostarczę wielu innych niepożądanych substancji. Czyli możemy uspokoić te osoby, które się o to martwią? Są te strączki w puszkach bezpieczne? Jak najbardziej. I mrożona żywność i puszkowana jest jak najbardziej bezpieczna. Nie zawsze boli przy tej okazji tylko to, że tych śmieci się strasznie dużo generuje przy tego typu gotowaniu czy odżywianiu, gdzie jest dużo, nie wiem, czy nawet mrożonek jest, tej folii mnóstwo zostaje. Ja jakoś mi serce boli, wiedząc, że przy strączkach można kupić duże opakowanie i spokojnie gdzieś sobie leży w słoiku albo w jakimś pojemniku. Także to jest jedyny minus. Natomiast na pocieszenie trzeba dodać to, że osoby, które są na diecie wegańskiej, robią i tak zdecydowanie większą robotę dla klimatu niż osoba na diecie zwierzęcej, która by dbała o każdy papierek, każdą folię, ale dalej zajadałaby się czerwonym mięsem. W sensie różnica w generowaniu dwutlenku węgla jest tak ogromna, że może się ktoś czuć po prostu usprawiedliwiony tym, że je puszkowane strączki. Zgadza się, tak, więc kolejny pozytywny wpływ tak naprawdę diety roślinnej, ale też ja polecam takie zastosowanie. Specjalnie zapytałam o puszki, o słoiki, gdyż wiele osób po prostu żyje bardzo szybko. Chce jeść roślinie, ale żyje szybko, nie ma czasu na to, tak jak mówiliśmy na samym początku, to trzeba wymoczyć, przepłukać, odczekać odpowiednią ilość czasu i tak dalej, ale ja i tak polecam to rozwiązanie, które na pewno Ty sam też stosujesz, czyli można kupić, żeby już nie produkować nadmiernej ilości plastiku, można kupić strączki na wagę. Wiele sklepów teraz oferuje taką ofertę oferuje, więc można kupić nawet do swojego pudełka czy do swojego słoika. Oczywiście raz można od razu wymoczyć nawet cały kilogram soczewicy, ciecierzycy, soi, każdego innego strączka, ugotować i po prostu zamrozić. Ja mam nawet taki, prawda, to jest proste zastosowanie i też
bardzo niewymagające moim zdaniem, bo my nie musimy tego moczyć, nie, przepraszam, nie musimy tego mieszać, jak się moczy, tylko po prostu możemy zalać na całą noc, zostawić, rano przepłukać, ugotować i można ugotować już od razu cały kilogram, można potem poporcjować, podzielić, ale też ja na przykład wykorzystuję już od dobrych kilku miesięcy te same woreczki. Kupiłam porządne woreczki strunowe, które po prostu jak wykorzystam zawartość danego woreczka, przepłukuję i wykorzystuję na kolejne strączki, więc też tak można zrobić, żeby po prostu bardzo zadbać o ten aspekt, o którym wspomniałeś, niesamowicie ważny nie tylko dla naszego zdrowia, ale po prostu dla kondycji całej planety i środowiska, żeby jednak no, nie wytwarzać kolejnego niepotrzebnego plastiku, prawda? Więc tak też to można zrobić. Zgadza się. Generalnie mrożenie, w sumie gotowanie szybkoważe też mogłoby trochę rozwiązać problem, ale no to też jest bardziej czasochłonne według mnie niż ugotowanie raz przy okazji niedzieli w większej porcji, czy nawet raz na 2 tygodnie zamrożenie i na bieżąco korzystanie ze swoich zasobów zamrażarki. Także tak, to jest świetne rozwiązanie i w sumie to, o czym wspomniałaś, myślę, że też jeszcze raz warto podkreślić, bo też niektórzy mają z tym problem, obawy, na przykład z soleniem strączków, które się gotują. A to zdecydowanie ułatwia ich obróbkę termiczną, a później też strawność tych strączków. Także też nie ma się co tego aż tak bardzo obawiać. No i w mojej opinii też są smaczniejsze zdecydowanie wtedy strączki, ale nie tylko smaczniejsze, ale też lepiej strawne. Tak, więc fajnie, że to jeszcze raz podkreśliliśmy, ale zobacz, jeszcze też wracając do tych problemów, o których no, w sumie cały czas rozmawiamy od samego początku nagrywania, wspomniałeś również o IBS, czyli powiedz, co z taką osobą, która na przykład ma zaleconą dietę low FODMAP? Czy da się skomponować dobrą dietę wegańską low FODMAP? Wiesz co, na papierze się da, wszystko się da na papierze. Natomiast Tylko czy to czy będzie smaczne? smaczne, wiesz co, smaczne może jeszcze być, bo chociaż to też zależy, jak ktoś. Nie, no może być smaczne. Natomiast czy praktyczne i czy różnorodne, zróżnicowane? Raczej nie. Raczej w sensie, w mojej opinii, bez suplementacji jest to bardzo trudne do zrobienia i raczej ta dieta, znaczy z drugiej strony, dieta low FODMAP czy protokół low FODMAP to jest. W sumie protokół, który na początku zakłada całkowitą eliminację FODMAP-ów, no i wtedy moglibyśmy się nawet przemęczyć z tą nieco mniejszą różnorodnością diety. Natomiast to później stopniowo, po 6-8 tygodniach, wprowadzamy na nowo do diety produkty bogate w FODMAP-y i sprawdzamy, jaka jest maksymalna tolerowana dawka konkretnego produktu, który potencjalnie może być obfity w różne FODMAP-y. W przypadku strączków, no to są głównie oligosacharydy. Są oczywiście jeszcze różne owoce, gdzie nie wiem, są źródłem polioli, fruktanów i tak dalej, czy cukrów, ale tak jakby wracamy później do tych produktów. Natomiast jak już wiesz, w sensie, bo też mówiłem o tym na szkoleniu, że my na diecie roślinnej takich protokołów nie prowadzimy, tylko to jest bardziej taki protokół NICE, w sensie ogólne wytyczne dotyczące diety sprzyjającej przy zespole jelita drażliwego. Jakieś elementy tego protokołu low FODMAP, czyli to jest takie combo, nie do końca evidence-based, ale takie w naszej opinii najbardziej optymalne przy tym modelu współpracy, który prowadzimy i tych oczekiwaniach, które mają pacjenci, no bo tak naprawdę przy takiej miesięcznej czy nawet 3-miesięcznej współpracy pierwsze 2 miesiące trzeba było poświęcić na to, żeby ta dieta była takim gotowcem monotonnym względnie, a dopiero później w 3 miesiącu wprowadzalibyśmy na nowo produkty. Natomiast jak się zgłasza do nas klient, to często ma, się śmieje, taki trochę koncert życzeń, tak? Bo ktoś chce schudnąć, ktoś chce poprawić swoje samopoczucie żołądkowo-jelitowe, chce jeszcze inne rozwiązać problemy okołożywieniowe. No i nie ma co ukrywać, że bardzo często największej liczbie pacjentów zależy na redukcji masy ciała. No i oczywiście też chce przy okazji rozwiązać te problemy żołądkowo-jelitowe. Ale trudno jest tak jakby robić kilka rzeczy naraz. Dlatego zawsze jest coś kosztem czegoś. Także w mojej opinii da się ułożyć taką dietę. Natomiast też pokazujemy na szkoleniu opis przypadku, no, gdzie już sama wiesz po tym szkoleniu stacjonarnym, że to nie wygląda tak kolorowo. W sensie, że my idziemy jakieś kompromisy, bo bazujemy też oczywiście na doświadczeniu samopoczuciu pacjentki, bo ona już wcześniej przetestowała, co na niej się sprawdza, co nie. Próbowaliśmy wprowadzać nie zgodnie z protokołem FODMAP, ale powiedzmy, że w takim pseudoprotokole zwiększyć ilość jakichś strączków, no się okazywało, że są okropne wzdęcia i złe samopoczucie, tak? I trzeba zrobić krok do tyłu. I no nie ukrywam, że gdyby na przykład ta pacjentka, którą omawialiśmy, zdecydowała się wprowadzić produkty nabiałowe, bezlaktozowe,
to pod względem raczej zbilansowania diety i też takiego jej komfortu psychicznego, bo mogłaby sobie swobodniej zamieniać te posiłki, no byłoby zdecydowanie łatwiej. To samo, dorzuciłaby jajka, byłoby to jeszcze łatwiejsze. Także no, jeżeli ktoś się uprze, znaczy uprze, w sensie tak jakby decyzja do tego, żeby stosować dietę wegańską jest, nie wiem, natury etycznej, no to oczywiście staramy się, robimy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby ten problem rozwiązać, chociaż nie ukrywam, nie jest to zadanie łatwe i często wymaga takiej metody prób i błędów. Także to nie jest tak, że za pierwszym razem układa się idealną dietę i już wszystko gra i chodzi jak w zegarku, tylko często trzeba wprowadzać te zmiany, żeby uniknąć tych problemów żołądkowo-jelitowych, bo trzeba też pamiętać, że te czynniki spustowe przy IBS-ie to nie tylko czynniki żywieniowe, ale także czynniki psychologiczne, a te się mogą zmieniać w sumie z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Także to jest coś często, czego nie jesteśmy w stanie kontrolować, a co może dawać nam błędny pogląd na to, czy to dieta jest odpowiedzialna za to, co się dzieje, czy być może jakieś inne wydarzenie w życiu. Jest jeszcze więcej, łącznie z cyklem menstruacyjnym i tak dalej, jest dużo przyczyn, lekami, które mogą nam zaburzać tak jakby interpretację tego, z czego się biorą na przykład te dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Ale bardzo fajnie, że w swojej wypowiedzi od razu już też nakreśliłeś to, że wielokrotnie pacjenci podopieczni, osoby, które chcą albo zmienić swój styl żywienia, albo właśnie zgłaszają się do dietetyka, bardzo często zgłaszają się z takim całym kombo problemów. I ja wiem, że zawsze dla tej osoby, która poszukuje pomocy od specjalisty, jest wszystko bardzo ważne, ale jako dietetycy zazwyczaj musimy czymś priorytetowo się zacząć opiekować. Nie da się zrobić od razu wszystkiego, więc mam nadzieję, że to też będzie taki bardzo fajny feedback dla naszych słuchaczy, że zawsze trzeba podjąć te działania, które są priorytetowe i mające na celu dobre zdrowie, a dopiero potem zająć się kosmetyką. I czasami, sam już w sumie odpowiedziałeś na moje pytanie, to pierwsze, czy dieta roślinna będzie dla wszystkich, czasami rzeczywiście warto zrobić krok w tył, o ile nie, rzeczywiście nie są to takie aspekty związane stricte z ideologią, czy dbaniem o środowisko i tym, że po prostu muszę prowadzić dietę wegańską i koniec, ale nawet zrobić ten krok w tył i z racji dla lepszego własnego zdrowia, łatwości komponowania posiłków, dostarczania niezbędnych witamin, minerałów i substancji odżywczych, nawet rzeczywiście może będzie warto wprowadzić te jaja czy nabiał przynajmniej na samym procesie początkowym zmian, prawda? Tak, zgadzam się z tobą. To znowu, każde rozwiązanie ma swoje wady i zalety. Ja osobiście jestem zwolennikiem tego, żeby te zmiany były wprowadzane stopniowo, bo wielu osobom wydaje się, że okej, ktoś na przykład, często jest tak, że pod wpływem jakiejś fali, nie wiem, jakiegoś filmu, jakichś doświadczeń, przekonań celebrytów, niezależnie od tego, co jest przyczyną, ale ktoś z dnia na dzień decyduje się, dobra, o właśnie, myślę, że nowy rok też jest dobrym przykładem. Nowy rok, nowe ja. Na przykład wyrzucam produkty odzwierzęce z diety, przechodzę na dietę wegańską. Ale wiele osób po pierwsze nie potrafi jeszcze gotować posiłków roślinnych. Nie wie, co tej osobie posmakuje, co nie posmakuje. Często ta osoba, nie wiem, ma dużo podróży, które musi gdzieś tam służbowych, które musi załatwić po drodze. Nie zderzyła się jeszcze z tą przykrą rzeczywistością, że nie jest tak kolorowo. Oczywiście zdecydowanie lepiej niż było nawet, nie wiem, rok czy dwa lata temu, ale jeżeli chodzi, nie wiem, o przejazd na jakiejś trasie, autostradzie, to dalej ten wybór produktów roślinnych czy na stacjach benzynowych, czy w McDonaldzie, no jest zdecydowanie ograniczony. To samo w hotelu. Ktoś mieszka w hotelu trzygwiazdkowym, to może być bardzo rozczarowany, jeżeli pójdzie na śniadanie i będzie szukał hummusu na przykład na to śniadanie. Zgadza się. Także lepiej sobie w początku nie żyć w takim poczuciu winy, że się komuś nie udaje, bo to wymaga już takiego dosyć aktywnego planowania trzymania diety wegańskiej. Oczywiście z każdym kolejnym miesiącem, rokiem pewnie jest naturalne taki coraz mniejszym problemem, jest po prostu jakimś tam wyzwaniem, a właściwie zadaniem do odhaczenia. Dla kogoś już nie stanowi to żaden problem, ale na początku no można takie po prostu tak jakby nie wytrzymać w tym swoim postanowieniu noworocznym, no bo ktoś się po prostu przekona o tym, że to nie jest aż tak łatwe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Nie wiem, że to jest jakieś trudne czy do niewykonania, bo jest mnóstwo wegan, którzy sobie z tym doskonale radzą, ale im więcej czasu, im więcej doświadczenia, tym jest zdecydowanie łatwiej. I lepiej po prostu mieć taką malutką furteczkę na początku, że jak coś nie zagra, nic się nie stanie, jak zjem posiłek mięsny. Oczywiście w zależności od tego, jakie są powody do wstrzymania tej diety roślinnej, ale po prostu, żeby dla zdrowia najkorzystniejsze będzie to, jeżeli będą dominowały produkty roślinne. To, że się czasami podejmują produkty nabiałowe, białe mięso w postaci, nie wiem, drobiu, to naprawdę w skali zdrowia, czy w skali chociażby nawet klimatu,
to jest bardzo mały problem. Największy problem jest czerwone mięso i generalnie przetworzone czerwone mięso, a nie to, że my od czasu do czasu zjemy jakiś produkt nabiałowy czy drób. To jest kropelka w morzu. Tak, metoda małych kroków zdaje się taką najbardziej potrzebną w każdej możliwej zmianie, więc nie wszystko na hura, nie tymi 7-milowymi krokami, tylko naprawdę powoli wprowadzać zmiany, przede wszystkim obserwować swoje zdrowie i względem tego się cały czas rozwijać, bo też co mnie bardzo cieszy, wracając jeszcze do pierwszej rozmowy o dietach roślinnych z Arkiem, która miała miejsce, tak mi się wydaje, że około tych 2 lat temu, nawet jak wtedy rozmawialiśmy, jeszcze była bardzo niska dostępność produktów wegańskich, wegetariańskich w sklepach. Teraz zdecydowanie producenci nam ułatwiają już prowadzenie takich diet roślinnych, ale tutaj kolejny problem, który może się pojawić, powiedz proszę, z jakimi problemami mogą spotkać się osoby, które wiesz, teraz wchodzą do supermarketu, taki popularny supermarket, sieciówka, która jest po prostu wszędzie, Biedronka czy Lidl, bo zazwyczaj korzystamy przecież z takich sklepów, nawet też komponując chociażby jadłospisy. I załóżmy ta osoba, mamy początek stycznia, więc dobra, kupuje tylko produkty oznaczone wegański, albo dla wegan, albo wege 100% rośliny. Z jakimi problemami, z jakimi sytuacjami taka osoba może się borykać, jeżeli wiesz, jeszcze wczoraj zjadła steka, a już dzisiaj chce jeść tylko i wyłącznie roślinie i w ogóle totalnie nie ma wiedzy. Załóżmy, weźmy sobie znów tą skrajność z drugiego bieguna, czyli totalnie nie mam wiedzy, ale chcę zmienić, no bo sąsiadka zmieniła. Pierwsze, co mi do głowy przyszło, to, że może się zderzyć z wysoką inflacją i wysoką ceną produktów roślinnych, bo raczej produkty roślinne, przynajmniej jeżeli mówimy tutaj o tych alternatywach produktach odzwierzęcych, jak te wegańskie sery żółte, wegańskie napoje roślinne, to są to zdecydowanie droższe produkty, a pod względem funkcjonalnym niekoniecznie zbliżone do tych alternatyw odpowiedników odzwierzęcych. I w sumie można by tak jakby na tym przykładzie zbudować całą narrację, już pomijając na chwilę tą kwestię ceny, która rzeczywiście jest tak zdecydowanie wyższa, ale już jeżeli porównamy sobie strączki oczywiście do mięsa, no to ta różnica już jest na korzyść produktów roślinnych, żeby tutaj nie być jednostronnym, ale trzymając się tej narracji dotyczących alternatyw produktów odzwierzęcych, to często jest to po prostu żywność ultra przetworzona, czyli niczym się nie różni się, ale pod względem substancji dodatkowych, pod względem zawartości chociażby sodu, soli, to często jest to parówki, na przykład roślinne są dobrym przykładem, bo raz robiłem takie sobie porównanie parówek roślinnych z tymi standardowymi, no i zawartość soli niejednokrotnie była zdecydowanie wyższa, to samo dotyczy zawartości różnych substancji. Tylko znowu, to nie ma takiej reguły, bo jeżeli porównamy sobie masło do margaryny, to oczywiście w margarynie będziemy mieli znacznie dłuższą listę składników, ale pod względem zdrowotnym, ze względu na to, że margaryna będzie źródłem wielonasyconych kwasów tłuszczowych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, a masło głównie nasyconych kwasów tłuszczowych, no to margaryna wydaje się wypadać korzystniej. Myślę, że zawsze jest lepsze rozwiązanie, na przykład jakaś pasta roślinna. Ale tak, generalnie produkty roślinne, w sensie te alternatywy często są ultra przetworzone. I chciałbym powiedzieć, że to nic dobrego. Nawet chyba ostatnio Damian Parol, nie wiem, czy już rzucił ten tekst, ale na pewno pisał taki tekst, że dieta roślinna poszła w złym kierunku. I on po części ma rację, ja się też z tym zgadzam, że dieta roślinna w wydaniu takim opakowania, tak? W sensie, że takie ultra przetworzone produkty, to nie jest to, o co chodzi w diecie roślinnej. Nam chodzi o to, żeby bazować na nieprzetworzonych produktach roślinnych, przetworzonych później w trakcie gotowania na przykład. No bo to jest tak jakby cała moc diety, to jest siła roślin. O. Tak. Tak, to jest siła roślin. Ale mamy pierwsze badanie, w sumie chyba jedyne, badanie SWAP, w którym osoby jadły przez taki sam okres albo produkty odzwierzęce, czyli jakieś burgery, paróweczki, kiełbaski i tak dalej, albo to samo, ale w postaci alternatyw roślinnych. I pomimo tego, że te alternatywy roślinne są bardziej przetworzone, miały podobną ilość soli, to przy okazji miały błonnik i nie miały tych substancji, które potencjalnie mogą zwiększać produkcję substancji, które działają negatywnie na układ sercowo-naczyniowy, to jest ten wspomniany przeze mnie tlenek trimetyloaminy. No i okazało się właśnie, że stosowanie tej diety roślinnej opartej na alternatywach mięsa działa po części protekcyjnie, czyli ta nasza mikrobiota i tak się przystosowuje do tej korzystnej sytuacji i później jak osoby przeskakiwały na dietę z udziałem mięsa, to nie dochodziło na przykład do wzrostu tej substancji o potencjale tym negatywnym dla chorób układu krążenia. I nie jest do końca jasne w takim szerszym kontekście długoterminowym,
czy właśnie stosowanie takich alternatyw produktów odzwierzęcych będzie korzystne, czy nie. Na podstawie takiego krótkiego, pojedynczego badania ja byłbym skłonny powiedzieć, że nawet jeżeli to nie jest ta idealna dieta roślinna, którą byśmy chcieli mieć, to i tak to jest lepsze, niż ktoś by sobie kupił paróweczkę albo kupił sobie, nie wiem, jakąś szynkę, wędlinę, czy jakieś generalnie przetworzone mięso. Natomiast to może pójść w tym kierunku i to nie jest do końca ten kierunek, który byśmy chcieli. Chcielibyśmy bardziej więcej nieprzetworzonego jedzenia i to niezależnie od tego, czy mówimy o diecie roślinnej, czy o diecie nieroślinnej, czyli generalnie diecie, gdzie dominują produkty odzwierzęce. Także to jest na pewno problem u takich osób, które chcą przejść na taką dietę, że w dużym stopniu mogą polegać na tych produktach ultraprzetworzonych. Ale wiem jeszcze, jaką chciałam się myślą podzielić. Taką, że nie wiem, jak to w Polsce wygląda, bo niestety takich statystyk nie mamy, ale generalnie, jeżeli weźmiemy sobie jako przykład Wielką Brytanię, to tam nawet 60%, 50% energii dostarczanej razem z dietą pochodzi z ultraprzetworzonej żywności. I oczywiście w idealnym świecie my moglibyśmy sobie wyobrażać, że nagle zawód dietetyka zostanie uregulowany, doceniony i nasza istotność tak się zwiększy, że zaczniemy prowadzić mnóstwo programów edukacyjnych, które zmienią postrzeganie rzeczywistości przez 40 milionów Polaków i wszyscy nagle przejdą na dietę roślinną. Ale to jest nieprawda. Oby tak było. Tak, chciałbym, żeby tak było, ale pomimo mojego optymizmu jestem chyba bardziej realistą i wiem, że tak nie będzie. Chyba, żeby się wydarzyła jakaś katastrofa a propos masła maślanego. Natomiast łatwiej jest przeformułować tą ultraprzetworzoną żywność, niż żyć w przekonaniu, że nagle ci niereformowalni Polacy się na przykład zmienią jakoś o 180 stopni. I taką fajną pracę napisał właśnie dr Kevin Hall, który tak jakby też się zajmuje po części ultraprzetworzoną żywnością i otyłością, że jego opinii łatwiej jest zmienić tą ultraprzetworzoną żywność, tak ją zaprojektować, żeby pełniła takie funkcje, które sprzyjają na przykład utrzymaniu niższej masy ciała, będzie zapobiegała przejadaniu się, natomiast w kontekście diety roślinnej, żeby dostarczała tego, czego nie tego, co dostarcza dieta odzwierzęca, czyli witaminy B12 na przykład wapnia, aniżeli się łudzić, że nie na przykład ograniczyć jeszcze udział soli w tych produktach, niż krytykować i mówić, że nagle wszyscy znowu, którzy zdecydują się przejść na dietę roślinną, że mają jeść tylko i wyłącznie strączki albo tofu. Ja raczej patrzę bardziej przychylnie na tego typu produkty. One nie są jeszcze idealne. Są niektóre, które są naprawdę całkiem niezłe. Jest całkiem spore gro produktów, które moglibyśmy wyrzucić do śmieci. Na przykład dla mnie sery roślinne, żółte sery roślinne są tragiczne. Z tego względu, że to jest głównie olej kokosowy i często zawartość wapnia jest jakaś marginalna. I to tak jakby nijak pod względem funkcjonalnym nie przypomina serów żółtych. No poza smakiem, tak? Ale pod względem tak jakby odżywczym to kompletnie się tak jakby nie nadaje jako alternatywa. No ale na przykład dla mnie już granulat sojowy, który jest alternatywą powiedzmy mielonego mięsa, przyprawiony, no tak naprawdę dla mnie nie ma żadnej różnicy. Nie wiem, burgery Beyond Burger, dla mnie nie ma żadnej różnicy, czy to jest kotlet z mięsa jakiegoś mielonego, wieprzowego, czy to właśnie jest Beyond Burger, bo smak jest dla mnie taki sam. W sensie, że to jest dobrze przyprawione, to nie widzę żadnej różnicy. Tak. A skład oczywiście, lista składników jest zdecydowanie dłuższa w takim Beyond Burgerze. Ale ja nie uważam tego za wadę, w sensie, że jest długa lista, tylko akurat w tym przypadku za coś pozytywnego. Czyli znów też apel o świadomość dla konsumenta, prawda? Czyli też nie bać się przetworzonych produktów, ale umiejętnie czytać składy, bo jeżeli pójdziemy rzeczywiście do lodówki i sięgniemy tylko i wyłącznie po ten, w cudzysłowie, żółty ser, który jest po prostu tym wegańskim zamiennikiem żółtego sera, to na pewno nie dostarczymy niezbędnych produktów, które są dobre dla utrzymania naszego zdrowia i wspierania w ogóle własnego zdrowia, no bo rzeczywiście tam w zdecydowanej przewadze będzie po prostu olej kokosowy, bądź też na przykład jak wybierzemy napój roślinny teraz, jedna z firm, bardzo popularnych firm produkujących nabiał, wprowadziła do swojej oferty napoje roślinne. I wiesz co, strasznie, strasznie mi smutno, że one nie są fortyfikowane. No kurczę, brzmiało fajnie. Ja uwielbiam w ogóle piątnicę za Skyra, bo naprawdę ich Skyr jest zawsze najlepszy. I w ogóle no, sam nabiał od nich też jest świetny i świetnie zawsze dbają o składy tych produktów, które wypuszczają na rynek. Ale bardzo mi przykro z tego powodu, że napoje roślinne w ogóle nie są wzbogacane witaminami i wapniem. A po to też je kupujemy, po to je spożywamy, po to zamieniamy po prostu mleko na napoje roślinne. Więc to są takie malutkie pułapki, które
bardzo szybko można wyeliminować, bardzo szybko można usprawnić takie zakupy, jeżeli będziemy po prostu świadomi. Więc do tych osób, które dopiero teraz zaczynają, apelujemy, żeby po prostu poczytały i wiedziały, z jakimi problemami mogą się borykać w sklepie podczas tych pierwszych zakupów, ale to jest bardzo szybka edukacja, przyjemna i miła, więc potem wiadomo, co wrzucać do koszyka. I nawet jak wrzucimy te lody wegańskie z większą ilością oleju kokosowego od czasu do czasu, to naprawdę nic się nie stanie, tylko jeżeli będziemy po prostu też bazowali na tej żywności, która nie jest przetworzona. Więc takie zakupy chyba nie są trudne, prawda? Nie, no myślę, że teraz jest już bardzo często, czy w Biedronce, czy w Lidlu są tygodnie wegańskie, tak. Roślinne. Także to już samo świadczy o tym, że ta dieta roślinna jest coraz bardziej popularna, no bo gdyby nie była, to żaden z marketów sam z własnej inicjatywy raczej nie pełniłby takiej funkcji misyjnej, że nagle chce Polaków przychodzić do diety roślinnej. To raczej wynika z tego, że jest większy popyt na tego typu produkty. Zresztą sam mam często problem, żeby znaleźć tofu wędzone na półeczce w Biedronce, a mieszkam w małym mieście. Także to samo o sobie już świadczy, że ludzie to kupują, to jedzą, ale z drugiej strony też są osoby, które nie mają pojęcia, czym jest tofu. I oczywiście to się wydaje dla kogoś obeznanego z dietetyką dziwne, tak? Ale no jest, w dalszym ciągu jest wiele osób, które z dietą roślinną, poza tym, że czasami może zjedzą jakąś fasolkę po bretońsku albo jakieś takie klasyczne danie polskie, które jest przy okazji posiłkiem wegańskim, no dalej tak jakby są niezaznajomione z tą dietą roślinną. A to, o czym mówiłaś, o tych napojach roślinnych, no nie wiem, dla mnie na przykład to jest taka sytuacja, gdzie to powinno być jakoś obligatoryjnie rozwiązane prawnie, czyli zgadza się. Napoje roślinne powinny funkcjonalnie przypominać mleko i powinny być bogacone i witaminę B12 i nawet może jeszcze w jod, który też w sumie występuje w pewnych ilościach w produktach nabiałowych. I tak się też dzieje w przypadku niektórych producentów, no ale przypuszczam, że przypuszczalnie jest to droższe rozwiązanie dla producentów. Właśnie. Ale też jestem sobie w stanie wyobrazić, chociaż trudno mi sobie w tych czasach to wyobrazić, że producenci robią to jakoś może nieświadomie, chociaż wydaje mi się to dziwne, bo jeżeli ktoś już kuma dietę roślinną, to jest dla niego to naturalne i oczywiste, że ten napój roślinny powinien być fortyfikowany wapniem. Chociaż mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że właśnie a propos tego, jak to się dynamicznie wszystko zmienia, że jakieś 4 lata temu, może 5, pierwszą firmą, która wprowadziła napoje wysokobiałkowe, była Mlekowita i wprowadziła takie napoje Super Active czy Super Body Active, nie pamiętam dokładnej nazwy, ale miały tam około 25 gramów białka czy 20 gramów białka, już nie pamiętam też dokładnie ile to mają. Ale to, co mnie bardzo zastanowiło, że w ogóle nie podają informacji na temat zawartości wapnia, tak? No bo naturalnie w tych produktach zagranicznych tego wapnia w takiej porcji 300-mililitrowej było czasami 400 nawet miligramów. No i oczywiście tak jakby napisałem do nich maila, no i się później okazało, że po jakimś, nie wiem, tam jak się wyczerpał ten nakład, jakkolwiek, no znalazły się też informacje o tym, ile wapnia dostarcza ten produkt. Także jestem sobie też w stanie wyobrazić, no, że osoby, które zajmują się bardziej tą kwestią technologiczną, no dziś nie mają tego know-how takiego czysto dietetycznego i to, co z mojego punktu widzenia jest istotne, to czyli to, ile dostarcza ten produkt wapnia, no to dla osoby, która projektuje ten nowy produkt, no gdzieś to po prostu umyka i nie uważa tego za istotne. No, wiem, że to się wydaje dziwne, ale jestem przekonany, że w niektórych firmach no nie ma takich osób z takimi kompetencjami czysto dietetycznymi. Oczywiście technologiczne pewnie są obcykane na maksa, ale tak. Dietetycznie już niekoniecznie. Tak, tak, tak. Ja wiesz, zgadzam się z taką sytuacją, która mogła mieć miejsce rzeczywiście te 4-5 lat temu, ale teraz gdyby na przykład jakaś firma wypuszczała nowy produkt roślinny na rynek, no to kurczę, jednak już wymagamy tej większej wiedzy, świadomości i tego, że ten produkt ma trafić już do naprawdę tych bardzo świadomych osób. No i więc mając produkt, litr napoju roślinnego za 9 zł, który nie jest fortyfikowany i litr napoju roślinnego, który jest wzbogacany i w witaminę D2, i B12, i wapń, no to i kosztuje o połowę mniej, no to jednak wybieramy tamten, który już jest od dłuższego czasu na rynku niż po tą nowość. Więc jakoś tak już chyba wymagam od tych firm, które mają jakiś już rzesze odbiorców na rynku, żeby jednak były bardziej świadome tego, co produkują i w co wzbogacają swoje produkty. Ale ja trzymam kciuki za dobre rozwiązania, które mam nadzieję szybko nadejdą.
produkcja skrup zobowiązuje, nie, do trzymania poziomu. Tak, dokładnie, dokładnie. Nie można umniejszać własnej produkcji jakości, także jak najbardziej. Ale zobacz, zaopiekowaliśmy wiedzę osoby, które załóżmy dopiero teraz zaczynają, te, które mają problemy żywieniowe, jak dopasować swoje żywienie w wyniku występujących dolegliwości, ale teraz zaopiekujmy też w wiedzę te osoby, które już są super ekstra sprecyzowane, dobrze dobierają składniki, wiedzą, jak komponować swój talerz, nie borykają się z żadnymi dolegliwościami, wiedzą, co suplementować, są oczywiście aktywne fizycznie, bo to jest tożsame z zdrowym prowadzeniem zdrowego stylu życia, ale teraz w związku z tym, że mamy styczeń, czas opiekowania się własnym zdrowiem, na przykład wybierają się do laboratorium na badania. Powiedz proszę, jakie byś badania nie zlecił, bo my niestety jeszcze nie możemy zlecać badań, ale jakie badania byś polecił takiej świadomej osobie, która ma na przykład większy budżet na to, żeby sobie pozwolić, załóżmy, raz w roku rzeczywiście wydać te 400, 500, może nawet 600 zł, jeżeli trzeba, na to, żeby wykonać pakiet takich badań, w związku z tym, że już na przykład od kilku lat, czy nawet kilkunastu miesięcy jest na diecie roślinnej i mimo dobrej kompozycji talerza i suplementacji obawia się o jakieś niedobory, albo po prostu chce sprawdzić, czy jest wszystko na pewno dobrze. Trudne pytanie, z tego względu, że jeżeli ktoś jest już wyedukowany, stosuje tą dietę i dba o nią, to wiesz co, potencjalnie ryzyko niedoborów jest niewielkie. Zakładając, że na przykład suplementuje kwasy omega-3, że suplementuje witaminę B12. Natomiast to ryzyko jest ewentualnie takie, że nie wiem, ktoś może być nosicielem Helicobacter pylori i może mieć po prostu aktywne zapalenie żołądka, chociaż raczej to by odczuwał, ale powiedzmy sobie, że nie wiem, możemy też mieć przerost jelita cienkiego i dalej może mieć problem z witaminą B12. Czyli potencjalnie są jakieś tam czynniki, które by sprzyjały temu, że mogłoby czegoś brakować. Albo ktoś mógłby być bardzo aktywny fizycznie i tracić więcej żelaza z potem, albo też ograniczać jego wchłanianie ze względu na tą hepcydynę, która jest uwalniana przy okazji wysiłku fizycznego. Także w sumie już trzymając się tego, co powiedziałem, to dwie sytuacje, czyli ocena gospodarki żelaza i ocena gospodarki witaminy B12. Na pewno przy okazji gospodarki żelaza, poza podstawową morfologią krwi, trzeba było oznaczyć stężenie ferrytyny i ewentualnie białko ostrej fazy CRP, żeby zobaczyć, czy nie ma, po prostu wskaźnik oceniający stan zapalny w organizmie białko CRP, które oceniałoby nam, czy nie było żadnej infekcji albo czy nie było jakiegoś intensywnego wysiłku fizycznego. Z tego względu, że niektóre wskaźniki oceniające gospodarkę żelaza to przy okazji białka ostrej fazy, czyli ich stężenie wzrasta, jak ma to miejsce w przypadku ferrytyny, kiedy jest stan zapalny w organizmie. Czyli po prostu podstawowa morfologia krwi, na przykład z rozmazem, plus do tego białko CRP, plus ferrytyna. I to teoretycznie powinno wystarczyć. Jeżeli ktoś miałby wartość ferrytyny powyżej, nie wiem, 40-50, no to raczej nie ma się co martwić i najlepiej, jeżeli jest jakiś punkt odniesienia do tej wartości, bo ktoś mógł mieć na przykład wartość, nie wiem, wcześniej 80 albo 100. No jeżeli to by spadało, to znaczy, że dzieje się coś złego, to nam żelazo umyka, ale przy takim pojedynczym badaniu, jeżeli nie wyjdzie nam deficyt albo wartość, nie wiem, rzędu 20, to raczej to po prostu mamy już ten punkt odniesienia i przy okazji kolejnego roku powtarzamy sobie taki podstawowy pakiet. W przypadku sportowców moglibyśmy oczywiście jeszcze dorzucić sobie na przykład, nie wiem, całkowitą zdolność wiązania żelazem, ten parametr wzrasta w sytuacji postępujących niedoborów żelaza. Są jeszcze bardziej takie egzotyczne, jak nie wiem, rozpuszczalny receptor dla transferyny, ale to już jest gdzieś, nie wiem, jak ktoś jest pod opieką, nie wiem, instytutu sportu, to często tego typu badania gdzieś tam się pojawiają. I bardziej to też bardziej jest nam potrzebne przy okazji różnicowania typu anemii, jeżeli występuje, aniżeli tak, żeby wyłapać taką osobę, która ma problem z gospodarką żelaza. Czyli jeżeli chodzi o gospodarkę żelaza, po prostu morfologia krwi plus białko CRP plus ferrytyna i to powinno nam wystarczyć do tego, żeby wyłapać ewentualnie ten problem z żelazem. A jeżeli chodzi o witaminę B12, to tutaj trochę zależy to od tego, czy w diecie występuje dużo źródeł witaminy B12, która jest dostępna w postaci analogów. Czyli tu głównie algi morskie są takim najlepszym przykładem, które owszem mają witaminę B12, ale tylko ta witamina B12 jest podobna pod względem strukturalnym, a nie funkcjonalnym. Czyli ona wiąże się z białkiem transportowym, holotranskobalaminą, ale sama w sobie nie pełni tych funkcji funkcjonalnych w organizmie, a te funkcje są dwie, tak się wydaje w organizmie.
Jeżeli taka osoba by nie jadała na co dzień, to tak naprawdę moglibyśmy oznaczyć tylko całkowite stężenie witaminy B12. Jeżeli by ono wynosiło gdzieś powyżej 400-500 pikomoli na litr, no to też tak naprawdę więcej nic nam do szczęścia nie byłoby potrzebne. Natomiast gdybyśmy chcieli zadbać o ten problem nieco bardziej dogłębnie, no to mamy jeszcze tutaj do możliwość oznaczenia homocysteiny, no bo generalnie raczej folianów w diecie roślinnej nie brakuje, także jeżeli stężenie homocysteiny byłoby podwyższone, no to mogłoby nam sugerować to, że jednak tej witaminy B12 brakuje, natomiast to wyższe stężenie B12, całkowitej B12 jest odpowiednie, ale to wynika z tego, że w diecie jest na przykład sporo analogów witaminy B12. Mógłby być taki scenariusz. Kolejnym markerem, wskaźnikiem mógłby być kwas metylomalonowy, znaczy holotranskobalamina druga, to jest to białko transportujące B12, ale ono też mogło być podwyższone przy okazji dużej ilości analogów B12. I ten trzeci, taki powiedzmy złoty standard, to jest kwas metylomalonowy. Natomiast tutaj też są czynniki takie jak wiek czy choroby nerek, które mogą nam zwiększać ten parametr, ale raczej przy okazji osoby zdrowej takiego problemu być nie powinno. Także moglibyśmy sobie w ogóle zrezygnować z tych wcześniejszych i tylko oznaczyć sobie stężenie kwasu metylomalonowego, ale i tak najbezpieczniej jest po prostu jakieś dwa niezależne wskaźniki sobie oznaczyć, na przykład B12 i homocysteinę, albo B12 i kwas metylomalonowy. Generalnie można tak naprawdę też wszystkie oznaczyć, tylko że wtedy jest koszt około 500-600 zł. Właśnie. Natomiast z drugiej strony, jeżeli ktoś tą dietę ma zamiar stosować całe życie, to czy to nie jest dobra inwestycja, żeby wiedzieć dokładnie, na czym się stoi i rozłożyć sobie ten koszt, tą amortyzację, nie wiem, na te kolejne 4 lata i później ewentualnie tylko oznaczać jeden parametr B12? No też można do tego tak podejść. Z drugiej strony, tak jak mówiłem na samym początku, jeżeli ktoś suplementuje odpowiednią ilość B12, witaminę B12, no to też tak jakby robienie tych wszystkich badań raczej tylko potwierdzi, że wszystko jest ok, aniżeli wychwyci problem. Oczywiście on dalej może występować, bo tak jak powiedzieliśmy, są sytuacje, gdzie tej witaminy B12 może zacząć brakować. Właśnie na przykład przy okazji Helicobacter pylori albo przy okazji, nie wiem, przerostu jelita cienkiego. Natomiast no, raczej jest to mało prawdopodobne. Nie wiem, że to nie jest nieprawdopodobne, ale to prawdopodobieństwo nie jest aż tak duże, żeby nagle rok rocznie rzucać się na wydatek rzędu tych 600 zł, żeby wykonywać wszystkie badania. Jeżeli ktoś zaznaczyłby witaminę B12 i homocysteinę, to i tak zrobiłby bardzo dużo. No chyba, że miałby tendencję naprawdę się objada tymi, powiedzmy, algami morskimi, no to wtedy mogłaby się zapalić nam lampka. Albo nie wiem, łyka sobie chlorelę w postaci jakiegoś suplementu i tak dalej. Znów dowiozłeś dobre paliwo z roślin. Dzięki. Tak, nawet nieświadomie, No, ale. widzisz? Naprawdę. Wiesz co, moim zdaniem wypytałam cię o te najbardziej kluczowe, najbardziej istotne kwestie, z których może skorzystać i ta osoba bardzo świadoma, i ta, która dopiero zaczyna, i ta, która powiedzmy, że dopiero usłyszała, że jest coś takiego jak fleksitarianizm, albo tak jak mówiliśmy wcześniej, okej, wiem, że coś tam sąsiadka je jakąś ciecierzycę, to ja też spróbuję tego humusa. Więc mam nadzieję, że wszystkim osobom pomożemy, ale powiedz proszę, bo na samym początku wspomniałeś o kompleksowym kursie diety roślinnej, wegańskiej i wegetariańskiej. Powiedz proszę coś o niej więcej, bo ja bym chciała, żeby ta informacja o tym, że stworzyłeś taki kurs, bo naprawdę to jest pełne kompendium wiedzy, z którego ja sama już też skorzystałam i w grudniu stacjonarnie, i już mam dostęp do swojej platformy na stronie Dietetyki Nie na Żarty, więc już przeglądałam strony, już przeglądałam, przepraszam, prezentację, wiem ile tej wiedzy jest, więc muszę sobie zagospodarować tak porządnie 2 dni, żeby całość przerobić i przyswoić i odświeżyć swoją wiedzę. Dla kogo jest ten kurs? Co tam dokładnie znajdziemy i kto może z niego po prostu skorzystać? Znajdziemy wszystko, mogą skorzystać wszyscy. I to jest, proszę bardzo, mistrz marketingu 2022, Bartek. Dziękuję, do widzenia. A tak poważnie. Kolejka stoi. A tak całkiem poważnie, tak, kurs może nie jest dla wszystkich, natomiast na pewno każdy coś z niego wyniesie, natomiast no nie ma też co ukrywać, że to nie są takie czysto podstawowe informacje, tylko raczej kurs dla kogoś, kto ma przynajmniej takie minimalne pojęcie o dietetyce, żeby po prostu tego bagażu wiedzy na temat dietetyki dołożyć wiedzę dotyczącą właśnie tym, czym się różni dieta roślinna albo jakie są specyficzne wymagania na diecie roślinnej,
w odniesieniu do tego standardowego modelu żywieniowego. Natomiast no, ten kurs, nawet przyznam się, że nie wiem ile łącznie wyszło tych godzin, ale przypuszczam, że coś koło 9. Jest naprawdę mnóstwo wiedzy, zaczynając od tych takich najbardziej poglądowych informacji dotyczących tego, jak wygląda rynek produktów roślinnych w Polsce, ile procent społeczeństwa w Polsce je roślinnie albo deklaruje wykluczenie mięsa, idąc dalej w to, jak poszczególne makroskładniki, jak powinniśmy aktywnie zadbać o poszczególne makroskładniki w diecie, jak weryfikować ich stan zaopatrzenia organizmów, poszczególne pierwiastki, witaminy i tak dalej. No także staraliśmy się z każdej strony zaatakować tę dietę roślinną, żeby ktoś, kto będzie miał do czynienia z osobą, która chce przejść czy to na dietę fleksitariańską, czy na dietę wegańską, żeby potrafił i wiedział, jak się przed takim przypadkiem, nawet nie tyle obronić, tylko jak taki przypadek zaatakować merytorycznie, żeby po prostu ta dieta była zbilansowana i przede wszystkim smaczna. Dokładnie. Także jeżeli pytasz dla kogo, dla każdej osoby, która chce wiedzieć więcej niż takie minimum informacji na temat diety roślinnej, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy podczas naszej rozmowy, nie każdy temat jest taki zero-jedynkowy, w sensie część informacji to bardziej nasza interpretacja wiedzy i nasze gdzieś wewnętrzne rekomendacje, które mają później przełożenie na współpracę z pacjentami, bo rekomendacje często są takie bardzo umywają ręce, tak, od tego, że jak jest dobrze zbilansowana, to nic nie trzeba. Natomiast problem jest taki, że często nie jest zbilansowana dobrze, że często nie do końca wiemy, jak potencjalny deficyt na przykład diety w kwas dokozaheksaenowy wpływa długoterminowo na kwestię, na sferę mentalną. Natomiast wiemy, że ryzyko potencjalnie suplementacji nawet, nie wiem, 1 grama kwasów DHA nie niesie ze sobą żadnych niekorzyści zdrowotnych, żadnego potencjalnego ryzyka. Dlatego czemu by nie suplementować, żeby mieć pewność, że zrobiliśmy wszystko, co jest w naszej mocy, żeby ta dieta była faktycznie optymalna. To jest dużo właśnie takiego naszego know-how, jak my to robimy, jak my to interpretujemy, ale każdy może też tak jakby przepuścić to przez swój filtr, przez swoje doświadczenie, przez swoje przypadki, żeby po prostu znaleźć ten złoty środek, który będzie złotym środkiem właśnie dla niego i dla jego podopiecznych. Tak, tak, a ja wiesz co, jestem mimo tego naszego w sumie obustronnego realizmu i podejścia do takiej społecznej edukacji żywieniowej całego naszego społeczeństwa, no wiemy, że jest to na ten moment dosyć trudne z racji na to, że chociażby nasz zawód jeszcze nie posiada zbyt wielu praw ogólnych, to ja i tak cały czas jakoś tak bardzo pozytywnie do tego podchodzę, że za kilka lat zmieni się już na tyle dobrze, że będziemy mogli taką wiedzę oferować bardzo szeroko, prowadzić jakieś, no nie wiem, może programy edukacyjne, ale póki co nie, to nie jest słodzenie, to w żaden sposób nie jest teraz podlizywanie się. Jak najbardziej rzeczywiście polecam, żeby zaglądać na waszą stronę i na to, co tworzycie, bo ja ciebie, Jarka, naprawdę uważam za jednych z najlepszych dietetyków w Polsce. Bardzo wnikliwie analizujecie badania, wiedza płynąca z waszej strony jest zawsze zrozumiała, bardzo praktyczna, no i po prostu apeluję o to, żeby jeżeli nawet kogoś nie stać na wasz kurs, ale teraz i tak do niedzieli jest promocja, to i tak, żeby sięgali przynajmniej po wasze materiały, bo one po prostu służą pomocy naszemu zdrowiu. I to jest naprawdę klucz do sukcesu. Nikt nie musi przeorganizować całego swojego życia i talerza, robić tutaj wielkiej rewolucji. Ta ewolucja jest potrzebna i to ona niesie bardzo dobre zmiany, więc ja o to po prostu apeluję, a ty teraz możesz dokończyć reklamy. Powiedzieć, że po takiej laurce to jedyne, co mogę powiedzieć, to serdeczne dziękuję, bo naprawdę nie mam nic do dodania, aż się zawstydziłem twoimi słowami. Nie do końca się z nimi zgadzam, ale też z serdeczności i uprzejmości nie będę z tym dyskutował, bo to dyskutować z komplementem skierowanym w moją stronę. Ale to, co chciałbym powiedzieć w sumie do tych osób, które może słuchają, ale nie są przekonane do diety roślinnej, że naprawdę nie trzeba od razu przechodzić na dietę wegańską, żeby czerpać korzyści z tej diety roślinnej. I nawet jeżeli my zamienimy jeden posiłek w ciągu dnia na posiłek roślinny, to i tak już jesteśmy ten o jeden posiłek dalej i tak jakby te korzyści i zdrowotne i środowiskowe, one będą już tak jakby obserwowane, może w nie jakimś dramatycznym wydaniu, ale jeżeli zamienilibyśmy sobie jednego steka na jeden posiłek roślinny raz w tygodniu, to jest tak naprawdę zrobiliśmy mega, mega robotę. I jeżeli ktoś jest dietetykiem, to też was zachęcam do tego, a jesteśmy to w stanie robić, bo my też to robimy, że często pacjenci dostają posiłki roślinne. Pytamy, czy są otwarci tak jakby na nowe doświadczenia kulinarne. Jeżeli tak, jeżeli ktoś się nie upiera, że nie chce
absolutnie żadnych produktów roślinnych, to wtedy wiadomo, że ich nie wprowadzimy. Ale jeżeli ktoś nie ma takich zastrzeżeń, to my bardzo często z własnej inicjatywy wrzucamy jakieś tofu, często wrzucamy jakieś posiłki z granulatem sojowym, często są to też nawet jakieś gotowe, nie wiem, kiełbaski roślinne i tak dalej, które może nie są idealne, ale na pewno są lepszym rozwiązaniem niż takie kiełbaski typowo kiełbasiane, jeżeli mogę takiego języka i stwierdzenia użyć. Także my tak faktycznie aktywnie, chociaż oczywiście bardzo w granicach rozsądku, to nie jest tak, że nagle ta dieta jest w połowie roślinna, ale jeżeli ktoś przychodzi do nas i je tylko mięcho, to my faktycznie jesteśmy w stanie wrzucić takiego sobie chociażby napój sojowy, nie w każdym dzień, ale na przykład czasami do koktajlów i w większości przypadków te osoby nie mają z tym problemu, bo to smakuje tak samo, a czasami nawet lepiej. Także często ta bariera wynika, w sensie często po prostu osoby nie wiedzą nawet, jak te produkty smakują i też nie mają tego know-how, jak to przygotować, żeby smakowało. A jeżeli dostają na kartce dokładny przepis, coś, co jest sprawdzone, przetestowane w bojach, no to później się tylko cieszą, jeszcze innych zarażają tym, że ta roślina faktycznie może smakować. Tak, i to jest piękne podsumowanie przesłania naszej rozmowy, więc ja też jestem za tym, żebyśmy próbowali i po prostu też się nie zacietrzewiali w takich ramach, nie jem roślin, bo jem mięso i koniec, tylko po prostu próbujmy, bądźmy elastyczni i tak jak powiedziałeś, chyba najlepszym rozwiązaniem dla osób, które nie są do końca zdecydowane, jest po prostu fleksitarianizm. Nie zabiera niczego, a oferuje wszystko, więc to jest chyba fajne rozwiązanie dla nas i dla wszystkich, dla całej planety również, więc Bartek, bardzo Ci dziękuję za ogrom Twojej wiedzy, ale chciałabym, żebyś jeszcze powiedział, gdzie możemy znaleźć kurs, gdzie możemy znaleźć wiedzę, którą oferujesz, gdzie możemy znaleźć, nie wiem, linki i darmowe jadłospisy, bo wiem, że na Waszej stronie, no to jest cały ogromny pamiętnik dobroci. Tak, generalnie jest. Tak, dietetykanienażarty.pl, tam znajdziecie wszystkie informacje. W tamtym roku, a może już 2 lata temu, już mamy 2022, to może już to było 2 lata temu, ten czas tak szybko leci, że już nawet nie wiem, kiedy to było. Odpaliliśmy, tak, odpaliliśmy akcję Dbam o klimat i przy okazji tej akcji jest powstało mnóstwo artykułów, włącznie z darmowymi jadłospisami, oczywiście dotyczącej diety roślinnej, ale też z obalaniem mitów wokół diety roślinnej, także jeżeli ktoś nie zdecyduje się na szkolenie, ale chcę gdzieś jeszcze tą wiedzę swoją zagłębić, to serdecznie odsyłam Was do strony www.dietetykanienażarty.pl, zakładka Dbam o klimat, a jeżeli ktoś już po prostu nie może się powstrzymać przed tym, żeby kupić szkolenie i spędzić ze mną jeszcze i z Arkiem kolejnych kilkanaście godzin, to w zakładce... Obrazkach! Tak. W zakładce kursy szkolenia, Boże, teraz wyjdę na takiego marketingowca, że nawet nie wiem, w jakiej zakładce się znajdują te szkolenia, ale na pewno się odnajdziecie. Oferta. Tak, strona jest tak dobrze stworzona, że naprawdę bardzo, bardzo mobilnie kieruje w te najpotrzebniejsze miejsca. Tak, oferta, kursy dietetyczne i jeszcze do końca, do 16 stycznia chyba, że zdążą się szkolenia wysprzedać w niższej cenie, można to szkolenie dostać w cenie 349 zł zamiast 397 zł. Sylwia mówi, tak, że warto, ja też wierzę, że warto. Jak najbardziej. Ja sama prowadzę dietę roślinną już naprawdę od wielu lat. Też zajmuję się głównie współpracą z osobami, które taką dietę roślinną prowadzą, a mimo to wiedziałam, że ta inwestycja w kurs, szkolenie, w to, żebyśmy się spotkali nie tylko online, ale też na żywo, będzie najlepszą inwestycją dla mnie, więc ja potwierdzam, jak najbardziej się podpisuję i bardzo, bardzo wspieram dalej Wasz rozwój i to, żebyście trafiali do jeszcze większej grupy osób, aczkolwiek i tak już jest całkiem nieźle. I amen. Tak jest. Bardzo dziękuję, Bartek. Wszystkiego dobrego i co? Ja mogę Ci życzyć po prostu wszystkiego smacznego i roślinnego. Dużo zdrowia. A dziękuję, życzę Ci tego samego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia znów, nie tylko przy okazji kolejnych dobrych projektów. Dziękuję, że z nami byliście. Miłego i do następnego. Zawsze uznawałam siebie za szczęściarę. Osobę, która ma szczęście do ludzi, ale też osobę, która po prostu żyje fajnie, dobrze, no i ta karma do mnie wraca. Czasami ten mój czepek, w którym jestem urodzona, bywa dziurawy, ale ja wiem, jak go skutecznie zalepiać. Zatem bardzo się cieszę, że mam tak niebywałe szczęście do ludzi, którymi otaczam się wokół i do ludzi, z którymi mogę rozmawiać i od których mogę się uczyć. Zatem, tak jak wspomniałam podczas wspólnego nagrania z Bartkiem, totalnie nie słodząc, totalnie
specjalnie się nie podlizując, bo nigdy tego nie mam na celu, naprawdę przekazuję Wam świetnej jakości, merytoryczne paliwo, którego autorem jest Bartek. Ja sama jako dietetyk, który nie ma czasu na analizowanie większości nowych badań, które się pokazują, bardzo często korzystam z jego wiedzy, korzystam z jego kursów, korzystam z jego publikacji, które udoskonalają moją pracę, które wprowadzają, umożliwiają wprowadzenie jeszcze lepszych zmian w Wasze jadłospisy, a także po prostu przetworzenie czasami trudnego języka, którym czasem Bartek się posługuje, na taki język, który Wy w mojej współpracy, indywidualnej współpracy albo w tej grupowej, której celem jest taka edukacja ogólna naszego społeczeństwa, możecie usłyszeć i dotknąć namacalnie w jadłospisach, które tworzę. Zatem mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł Wam naprawdę ogrom ilości takiej dobrej, konkretnej wiedzy. Mam nadzieję, że Wasz talerz dzięki temu będzie jeszcze lepiej skomponowany, oczywiście roślinnie, i że będziecie czerpać nie tylko dobrej jakości paliwo, ale też ogromną frajdę i satysfakcję ze swojego zdrowia, ze smaku i też ze wzbogacania w dobrą wiedzę swoich najbliższych. Zatem dziękuję Ci, że wysłuchałeś, dziękuję Ci, że wysłuchałaś dzisiejszego odcinka, 65. odcinka mojego podcastu Paliwo z Roślin. Ja nazywam się Sylwia Maksym i serdecznie zapraszam już do kolejnego odcinka, którego premiera będzie miała miejsce w kolejny czwartek. Wszystkiego dobrego, dużo zdrówka i do usłyszenia. Pa, pa!